Bruno Gröning stał się znany jako cudowny uzdrowiciel w latach 50., gdy donoszono o nieprawdopodobnych uzdrowieniach i dziesiątki tysięcy ludzi napływały do miejsc, w których działał. On chciał pomagać ludziom, ludziom, którzy wierzyli, że on może im pomóc. I mam wrażenie, że on rzeczywiście mógł wielu z nich pomóc i pomagał, o ile pozwolono mu pracować. Staje się on znany wiosną 1949 roku, gdy w westfalskim Herford mówi się o niezwykłych, cudownych uzdrowieniach. Szybko zaczyna się szum w środkach masowego przekazu, który miesiącami trzyma cały kraj w napięciu. Prasa ogłasza Gröninga cudownym doktorem i przysyła swoich reporterów. Byłem wtedy 20-letnim, oczywiście ambitnym, reporterem monachijskiej gazety popołudniowej. I z Herford przychodziły doniesienia o tak zwanym cudownym doktorze Gröningu. I dlatego mnie tam wysłano. To była zupełnie nieznana mi okolica. W każdym razie przyjechałem wieczorem i przed tym domem stał ogromny tłum. Było ciemno i padał deszcz. Tyle sobie przypominam. I ponieważ lotem błyskawicy rozeszła się wieść, że on może uzdrawiać większą liczbę ludzi, Wilhelmsplatz zapełnił się ludźmi. Kulejący, różnego rodzaju chorzy, niedołężni, z laskami, na noszach, na wózkach. I mogłem jeszcze tej nocy, chociaż byłem dłużej, byłem tam dwa dni, w każdym razie w tym czasie miałem możliwość być świadkiem spontanicznych uzdrowień i je opisałem. Z podwórka dochodzi wieść, że jakiś sparaliżowany nagle się podniósł. Śpieszę tam. Adalbert Schneider z Derschlag, mający od 3 lat całkowicie sparaliżowane nogi, z pomocą swojej młodej żony wstał i przeszedł około 20 metrów. Tej nocy i następnego dnia w sobotę notuje między innymi następujące uzdrowienia. Cezar Cyliński z Lottinghoff, który w wyniku zaburzeń krążenia krwi miał sparaliżowaną lewą nogę i prawe ramię, w ciągu 3 minut został całkowicie uzdrowiony. Regina Schmidt, 14 lat, sport, od 11 lat sparaliżowana, może nagle poruszyć sztywną dotąd stopą. Z Kolonii przyjeżdża ciężarówka z 16 osobami. Dawniej mieszkałam w Kolonii Rad. Zainteresowałam się tym dzięki pewnej kobiecie, która mi o tym opowiadała. I wtedy skrzyknęliśmy się razem, ponieważ w Rad było wielu chorych ludzi. I mój wujek powiedział, ja was tam zawiozę ciężarówką. A więc zebraliśmy się i pojechaliśmy do Herford. Gdy Barbara Cass przybywa do Herford, cierpi już od przeszło 3 lat z powodu ciężkich ataków nerwowych. To zaczynało się od dreszczy, potem fale gorąca. Wtedy musiałam się położyć i zawsze kilka dni musiałam leżeć. To było straszne. Zęby mi szczękały i moja mama musiała mnie przykrywać kilkoma pledami. Tak było mi zimno. A potem znowu przychodziła okropna fala gorąca. Wówczas myślałam, że mi głowa pęknie. W górnej części czaszki miałam takie bóle i żaden lekarz nie potrafił mi pomóc. To był duży dom i gdy przyjechaliśmy, było tam bardzo dużo ludzi, tysiące ludzi. Musieliśmy jeszcze przez pewien czas czekać, zanim przyszedł Gröning. Po jakimś czasie wszedł wysoko na balkon i wtedy zapytał, kto coś teraz odczuł, tak w ciele. I wtedy ja też mogłam się zgłosić, podnieść rękę do góry i w tym momencie poczułam, to był dziwny, bardzo ostry ból. Jakby prąd przepływało to od stóp z browieniem na całym ciele, aż do głowy, do jej wnętrza, a potem, to trwało jednak krótko, aż do głowy i nagle zniknęło, ulotniło się. To było coś osobliwego. Czułam się o wiele swobodniejsza, lżejsza i nigdy więcej się to już nie powtórzyło. Brakuje mi słów, by to opisać. Gottfried Kaltz jest świadkiem, jak Bruno Gröning odwiedza w Bielefeld kobietę sparaliżowaną od ponad 25 lat. Wówczas powiedział, pani Weber, mówię pani, proszę wstać. Pani może chodzić, proszę podejść do mnie.
I patrzymy, pani Weber wstaje i idzie w kierunku Bruno Gröninga. Kobieta, która nie zrobiła kroku od 25 lat, wstaje i idzie do niego. Brzmi jak bajka, ale to są fakty. To, że zdrowy po wojnie wróciłem do domu, nie było tak radosne jak ten moment. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Latem 1949 roku na terenie pewnej stadniny w Bawarii dochodzi do masowych uzdrowień. Dziesiątki tysięcy ludzi napływa codziennie do Traberhof w Rosenheim, aby zobaczyć Gröninga. Chorzy przybywają z zagranicy, rozgrywają się niepojęte sceny. To było prawdziwe zamieszanie. Wszystkie gazety pisały o tym. Każdy teraz czekał w napięciu na to, co się stanie. I kiedy zbliżaliśmy się do Traberhof, nagle usłyszeliśmy Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mam to jeszcze dziś w uszach. To było wstrząsające. I co się stało? Pewna starsza pani, która była babcią, miała tam sparaliżowanego wnuka, którego przywiozła w wózku. Nagle chłopiec wstał i poszedł. I to była sensacja, prawdziwa sensacja. Wstał nagle i poszedł, mimo że od lat był sparaliżowany. Gdziekolwiek Bruno Gröning się pojawia, jest oblegany przez tłumy chorych. Tak oto donosi monachijski dziennik wieczorny 2 września 1949 roku. Wczoraj wieczorem i dzisiaj w nocy w trzech miejscach w Monachium zebrały się ogromne tłumy ludzi czekających na cudownego doktora, Bruno Gröninga, aby doznać dzięki niemu uzdrowienia. Policja próbowała utrzymać porządek, wykorzystując wóz patrolowy i oddziały prewencyjne. Pomimo ulewnego deszczu przed domem Hetlage zgromadziło się do późnej nocy około 4000 ludzi. W Nymferburgu, przed mieszkaniem pewnego lekarza, około 1500 osób, tyle samo na Placu Alpejskim. Podobnie relacjonuje dziennikarz Rudolf Spitz. O 19.00 tysiące ludzi stało na ulicy Słonecznej. O 22.30 stali nadal. Przeżyłem wiele w czasie wojny, nigdy jednak nie byłem tak wstrząśnięty jak w ciągu tych 4 godzin. W czasie których siedziałem naprzeciwko Bruno Gröninga i byłem świadkiem przerażającej parady nędzy i cierpienia. Epileptycy, niewidomi i paralitycy o kulach przepychali się do niego. Matki trzymały przed Gröningiem swoje sparaliżowane dzieci. Tracili przytomność. Rozlegały się okrzyki, błaganie, wołanie o pomoc, prośby, życzenia, westchnienia. Wydarzenia wokół Bruno Gröninga wywołują jednak też sprzeciw. Mimo że w Bawarii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i premier opowiadają się za Gröningiem, ton wypowiedzi wyraźnie się zaostrza. Było też kilku panów profesorów, którzy czuli się w obowiązku przedstawić go jako szarlatana i określić wszystko jako sugestię albo autosugestię. Tak oczywiście było łatwo powiedzieć. Oni nie chcieli bliżej przyjrzeć się temu zjawisku, gdyż to nie pasowało do ich światopoglądu medycyny akademickiej. Odkąd Bruno Gröning stał się znany opinii publicznej, jest pod nadzorem władz. W Herford otrzymał już na początku maja 1949 roku zakaz uzdrawiania i także w Bawarii, mimo początkowej przychylności, we wrześniu 1950 roku zakazuje mu się uzdrawiania. W rezultacie na przełomie lat 51-52 dochodzi w Monachium do procesu pod zarzutem nieuprawnionej praktyki medycznej. Jednak nie tylko jego zwolennicy uważają działania władz za nieuzasadnione. Nie należało mu niczego zakazywać. Nie było do tego powodu. I premier Ehad sam powiedział, że trzeba mu pozwolić działać. Naturalnie musiałoby się to odbywać w sposób uporządkowany, ale ta ustawa właściwie o tym nie mówiła, że no cóż, nie mogę ocenić tego jako nieprawnik, ale ja nie widziałem w tym żadnego naruszenia prawa. Gröning zostaje uniewinniony, jednak kategorycznie żąda się od niego powstrzymania się w przyszłości od jakiejkolwiek działalności uzdrowicielskiej bez państwowego zezwolenia. Aby uniknąć dalszych konfrontacji z prawem, Gröning zakłada stowarzyszenie. Związek Gröninga ma go wesprzeć i umożliwić duchową działalność. Dla poszukujących pomocy i uzdrowionych powołuje do życia wspólnoty.
Na spotkaniach wspólnot jego przyjaciele poznają jego naukę i relacjonują o swoich uzdrowieniach i otrzymanej pomocy. Bruno Gröning występuje na tych spotkaniach jedynie jako mówca i wygłasza wykłady na temat wiary, ale w żadnym razie nie prowadzi działalności uzdrowicielskiej. Pomimo to nadal wydarzają się niewytłumaczalne uzdrowienia. Opróżniliśmy jeden pokój. Położyliśmy deski murarskie na kozłach i 60 osób mogło tam usiąść. Z łatwością tych ludzi pomieściliśmy. Niesiono też na noszach dziewczynkę, która nie miała jeszcze 18 lat. Nosze pozostawiliśmy na zewnątrz. Dziewczyna była całkowicie sparaliżowana i została uzdrowiona w trakcie 4-godzinnego wykładu, choć Bruno Gröning nawet jej nie dotknął. A na koniec tego 4-godzinnego wykładu ona poprzechodziła nad wszystkimi ławkami i w ten sposób wyszła na zewnątrz. Miałem zapalenie wyrostka robaczkowego. Lekarz powiedział, że to wymaga operacji i należałoby to zrobić jak najprędzej. Miałem też bardzo silne bóle. Po tym, jak Bruno Gröning tu był, bóle nie były już takie silne. Po 3 miesiącach przyjechał znowu i wtedy musiałem mu powiedzieć, bóle zniknęły i zniknęły na dobre, także do dzisiaj ich nie ma. Wyrostek robaczkowy jeszcze mam. Pomimo, a może właśnie z powodu takich uzdrowień, Bruno Gröning zostaje ponownie w 1955 roku postawiony w stan oskarżenia. Przed sądem w Monachium rozpoczyna się spektakularny proces, który ciągnie się przez ponad 4 lata. Dla Gröninga to nad wyraz bolesne doświadczenie. Było mi przykro z jego powodu. Tak, już wtedy było mi przykro, ponieważ nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że on jest wykorzystywany. I dlatego mojej żonie i mnie było przykro z jego powodu. W końcu listopada 1958 roku Gröning jedzie z żoną do Paryża. W czasie, gdy w Monachium proces wchodzi w decydującą fazę, pozwala się zbadać zaprzyjaźnionemu onkologowi z kliniki Henner. Diagnoza brzmi: rak żołądka w zaawansowanym stadium. Bruno Gröning nie dożył końca procesu. Mimo 2 operacji przeprowadzonych 8 grudnia i 22 stycznia, umiera w Paryżu 26 stycznia 1959 roku. Dla wielu przyjaciół Bruno Gröninga wiadomość o jego śmierci jest szokiem. Moje odczucie było takie, nie mogłam tego pojąć. Nie mogłam w to uwierzyć. Nie mogłam też płakać. Nic. Byłam trochę smutna i przygnębiona tym, że on tak wcześnie odszedł i już dłużej nie mógł działać. Tak, myśleliśmy, teraz to koniec. Spotkaliśmy się jeszcze parę razy i każdemu się wydawało, że już nic z tego nie będzie. Wdowa oddaje ciało Bruno Gröninga do kremacji w paryskim krematorium i przewozi urnę do Niemiec. Uroczystość pogrzebowa odbywa się w Plochingen 5 lutego. Pogrzeb kilka dni później w heskim Dillenburgu. 18 lutego 1959 roku Sąd Najwyższy Bawarii zamyka proces przeciwko Gröningowi ze względu na śmierć oskarżonego. Do ogłoszenia wyroku rozprawy apelacyjnej nie dochodzi, tak więc w tym sporze prawnym ciągnącym się przez ponad 4 lata i 3 instancje nigdy nie zapadł ostateczny wyrok. Większość przyjaciół Bruno Gröninga rozprasza się. Tylko nieliczni wierzą w jego niezwykłą przepowiednię. Pomyślałam, właściwie szkoda, że go już nigdy nie zobaczymy. Ale przecież on powiedział, choć kiedyś odejdę do domu ojca, to i tak zawsze jestem między wami. Tak, on powiedział, kiedy mnie tu już nie będzie, to i tak wszyscy, którzy będą prosić o pomoc, otrzymają ją, jeśli będą tak czynić, jak mówię. On zawsze mówił, ja nie odejdę, gdy kiedyś nie będzie już mojego ciała na tej ziemi. Ciągle tu jestem. Takie miał przekonanie. Das war seine Überzeugung.